Słuchajcie, zobaczcie, jaki bajer. Jestem. Widzicie mnie? Nie widzicie. Widzicie? Nie widzicie. Widzicie? Nie widzicie. I znowu widzicie. I nie widzicie. Wracamy do Czech, do malutkiej miejscowości Janska, w której masywach górskich i w tym schowane są podziemne fabryki z czasów II wojny światowej. Dla osób lubiących zorganizowane wycieczki w tym miejscu jest stworzone muzeum. Nas jednak interesuje to, co możemy odkryć sami. Czyli coś, co znajduje się w tym masywie górskim. A co to jest, zobaczycie w dalszej części nagrania. Tak czy inaczej, warto przejechać te parę kilometrów, żeby odkryć to miejsce. Cześć. Drugi dzień w Czechach, drugi obiekt znajdujący się w podziemiach tych oto gór. Powinno się udać do środka, wejście znajduje się tutaj za tymi drzwiami. Powinno się je udać otworzyć. Zobaczymy. Słuchajcie, ten jest bardziej cywilizowany z tego co wiemy. Może akurat. Panie Marku, no to rozjaśnij. No. Ładne. To czeka nas parę naście minut, parę dziesiąt zwiedzania. Mamy nadzieję, że będzie wam się podobało. Ten obiekt to miała być taka wisienka na torcie tej dwudniowej wycieczki zorganizowanej przez Richarda. Po zwiedzeniu wcześniejszego kompleksu, który do tej pory tkwi nam w głowach, ten zapowiadał się równie ciekawie. Już na wejściu czeka na nas metalowa brama, gładki beton, równa podłoga, fragmenty instalacji teletechnicznych, jakieś rury, czyli na pewno obiekt miał znaczenie strategiczne. Coś się znaleźli fajnego? Właściciela lokalu. O Jezu. Tylko trochę tak lepiej, tak delikatnie. Jaki słodziak. Wróćmy jednak do historii tego miejsca. Po wydaniu przez Hitlera 3 grudnia 1941 roku dekretu o poprawie efektywności produkcji broni, ta dolina stała się przedmiotem zainteresowania faszystowskiej machiny wojennej. 1 października 1942 roku cały kompleks tej byłej fabryki włókienniczej został skonfiskowany przez Wielkoniemiecką Rzeszę i przekazany firmie WFG, której fabryki zostały zniszczone podczas brytyjskich nalotów bombowych. W sumie w tej fabryce zatrudniano około 6 tysięcy pracowników, w tym robotników przymusowych, jeńców wojennych i więźniów z obozów koncentracyjnych z 18 krajów. Pomimo faktu, że w 1944 roku ludzie podejrzewali, że wojna zbliża się do końca, Niemcy w dalszym ciągu mieli nadzieję na swoją cudowną broń, która odwróci losy II wojny światowej i przyczyni się do ich zwycięstwa. Dlatego na całym tym obszarze okupowanym przez III Rzeszę zaczęto budować podziemne fabryki broni, między innymi taką jak ta.
od sierpnia 1944 roku do kwietnia 1945 więźniowie wykopali około 17,5 tysiąca metrów sześciennych przestrzeni podziemnej w masywie skalnym doliny rzeki Kamienice. Z uwagi na jej otoczenie nie osiągnięto planowanych 80 tysięcy metrów. Według zapisów projekt podziemnej fabryki pochłonął życie 80 więźniów, chociaż tak naprawdę było ich dużo więcej, choć dokładnej liczby nie da się ustalić. Gdzieś tam w los! Chachorzy! Czujesz ten zapach pleśni? No dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Sylwestrze, dlaczego nas wołałeś? Bo to jest miał dla was. Trudno było dla was. Aha. Się stęskniliśmy. Aha. Chodź, mam panie Marku. Ale też trzeba się przeciskać. Coś tam dalej jest ciekawego? No, podobno jakieś wiertło. To jest wiertło? Wiertło. No. Kuźwa, hopie, ja tam nie wlezę. Ja tu nie wlezę. Nie, jak tobie weszła tylko noga, to mi kurwa palec wejdzie. Ja może sam aparat wsadzę. Znaczy wiesz co, samym aparatem to też tu nic nie zrobisz, bo jest winkiel zaraz. No myśmy też doszli do, myśmy też doszli do tego momentu, słuchaj. Wyjdę tak. Wejdziesz? No na szczupaka najlepiej. Na szczupaka, no. Mam dalej na szczupaka. Ale w ogóle czy jest sens wchodzić, no tam? Gdzieś tam jest wiertło wbite. Tylko, że pytanie jakie? Może się okazać, że F10. Albo i szóstka. Ale z video. Wejdziesz? To jest inna technika. Rozstaw między nogami dobry ma. Idzie, ale mówię hono, tak? Warto iść? Aha, to dobrze, że my się nie śmieszymy. Panie Marku. Tak. I co, jak ci się to widzi? No, to mi się bardzo podobało. Duży, widać potęgę. Jak to mówił klasyk filmowy, mają rozmach, to znaczy mieli. Nie wiemy do czego porównać w sumie ten obiekt. Ale... Czekaj, a tu żeśmy wchodzili na bok? No. Ja tu szłem. Szedłem. Ja szłem. I jarzem, tak. I orzech szło. A, ładna lampa, nie? Spójrzcie, jakie to jest ogromne. No tak, nie wiem, zdychę, 10 metrów, słuchajcie, jak nic. Zobaczcie na tą sztuczkę, widzicie mnie? Nie widzicie. Widzicie? Nie widzicie? Znowu widzicie i nie widzicie, o, czas się zbierać. Niech ktoś załączy światło. I co? Podobało się? Chyba tak. Nam się bardzo podobało. Panie Marku, podobało się? Podobało. No. Tym bardziej za darmo. Dokładnie. Słuchajcie, obiekt niesamowity, bardzo fajny, czysty przede wszystkim. Nie to co u nas, bo u nas były już tych drzwi, tych bram, tych ościeżnic.
tych kolejnych kablowych nie było. Byłoby za to kupę śmieci, ognisk i innych tego typu pierdół. Słuchajcie, bardzo fajne miejsce, jeżeli będziecie w okolicy Pineskę, prawdopodobnie wrzucimy gdzieś tam w opisie filmu. Na razie! Ej, ja chcę wyjść! Ketchup! Koniec!